drugi po pierwszej serii, reprezentant Austrii, Auszterreich, Thomas Dietrich. Na tym można dość dużo poprawić, a teraz nie. 133,5 metra. A jakie są miały warunki na tej stacji? Czy bardzo... Nie daleko! Dzisiaj kręciło, ale to tak jest, skokarz tak jest bardzo często. W pierwszej serii ja miałem akurat dosyć dobre warunki, także tam przylepszym skokom można by było jeszcze dalej sobie skoczyć, ale niestety nie udało się. Natomiast teraz w drugiej serii już te warunki były zdecydowanie gorsze. Nad czym w tej chwili musimy najbardziej pracować, jeśli chodzi o swoje skoki? Reprezentant Austrii prowadzi po pierwszej serii konkursu o Puchar. Żeby jak najmniej szarpnąć górą podczas odbicia i żeby być jak struna napięty w powietrzu. I to jest cel na jutro, żeby to poprawić? Tak. Ale jak kolano? Dobrze. Nie odczuwa się żadnych skutków? Czy wygrał 126 metrów, Hodecek 126 metrów, 126 metrów i Volgen.